Warszawę. Warszawa. Pałac Kultury Stalina i Lenina. System moherowy. Piec kaflowy. Nie ma świadków Jehowy, nie ma ewangelików, nie ma mormonów, nie ma ludzi prawosławnych. System ateistyczny. Centrum Warszawy. Rotunda. Mówca chcesa. Chcesz, ale rotunda wybuchła. To znaczy mów co chcesz, w sensie. Mówią, że kara Boża, że kara Boża. Kara Boża, bezbożnicy. Także proszę Państwa, Biblia jest wyrzucana do śmietników, na glebę, grunt, na asfalt, na bruk. Biblia jest wyrzucana tu pod Pałacem Kultury Wielkim, Stalina i Lenina. Warszawa. Centrum Polski, a i po prostu nikt tutaj nie jest rozpoznawalny, Państwo zobaczą. Nikt. Są błyski, są zmiany, są mgły moherowe, przecież nie angielskie. Tych żebraków jest tak dużo tutaj, że aż na pęczki. Jak byłam w galerii Arsenał w Białymstoku, tam przy pałacu Branickich, to taki językoznawca powiedział: Warszawa? Warszawa? Ach, znam żebraków na pęczki. Jest tu, w Warszawie, żebraków na pęczki. Serdecznie zapraszamy Państwa. Ulica Marszałkowska, Rotunda. Wszystko jest. Zapraszamy. Polski tramwaj. Polski tramwaj. Tu będą stać na baczność. 1 sierpnia właśnie tu przy Rotundzie na Rondzie Dmowskiego w centrum będą stać na baczność rocznica powstania warszawskiego. Na niemieckim u nas mówili, że Klucza jest najszerszą ulicą w Warszawie. Jedną z najszerszych, tak, gdy się już rozbiera smyk. Smyk, smyk. Tutaj jak się rodzi, to już jest jako głupio chytre najmądrzejsze. Nie jest to stare, nie jest to smyk, tylko od razu głupio chytre najmądrzejsze i przystosowane do żebrania. Forsy przecież od czegokolwiek żebrzą. Nawet wtedy, kiedy nie muszą, kaszlą. Nawet wtedy, kiedy zdrowi są, pochrumkują, nawet gdyby świniami chcieli nie być. Zapraszamy serdecznie do muczących. Warszawa, Warszawa, Warszawa. Wszystkiego ciekawa. Dzisiaj też narodowe wszystko. Polskie i narodowe. Polskie i narodowe. Rondo de Gaulle, naśladownictwo Francji. Rondo de Gaulle, zapraszamy przez most Poniatowskiego, jedziemy do kolejnej wiochy na płocie, niekończącej się wiochy na płocie na pęczki, na jubilerską, do Auchan. Z krakowskie Nowy Świat, kościółki po lewej, po prawej, kościół tysiące, tramwaj po most, 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 Smolna 9, w czarnym na rogu Smolna 9, a tu na pęczki po Wiśle.
po Wiśle. No i most poniatowski po Wiśle. Warszawa. Papież. Stadion dziesięciolecia. Stadion Narodowy. Warszawa. Wszystkiego ciekawa. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i że te buziaczki Państwu przesyłamy przez dobrą. Jedziemy, gdzie jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, tutejszego Uniwersytetu Warszawskiego, po którym co jeden to jest głupi, gdy łeb ma trupi. Właśnie, pod nami jest ulica Dobra, przyjechałyśmy ulicę Dobrą, ale proszę się nie bać i być dobrej myśli. Tramwaje, proszę Państwa, są zmorą Warszawy, ale tylko tramwajem może najlepiej dojedziesz, bo te autobusy są, a czasem autobusów nie ma. A ludzie, którzy nie rozumieją, jakby ktoś na przykład z Anglii przyjechał, to on nie wie, co to jest. Tramwaj lepszy. Autobus jest zwodny. Autobus oszukuje. I już mamy, proszę Państwa, stadion dziesięciolecia. Były stadion dziesięciolecia, gdzie wasz papież występował, ksiądz Baszbora, który prawdopodobnie nawet uzdrawiał, proszę Państwa. Ale też byli świadkowie Jehowy jako pierwsi. Świadkowie Jehowy byli jako pierwsi. W roku 85. To znaczy 1985, 86, 87, przez kilka lat tutaj świadkowie Jehowy byli, czyli święci w dniach ostatnich tego swojego systemu rzeczy. No. Ludzie jadą przez te Wisłę, bo są ciekawi, co w tej Polsce tu widać, co w tej Polsce tu słychać, no i czuć. Do Waszyngtona, Stadion Narodowy, a my jedziemy prosto do Oszonu.